To jest człowiek z tej samej półki pokoleniowej co Sebastian, ale zupełnie inny życiorys. Kiedy słucha się jego tekstów, można odnieść wrażenie, że to jest bardzo lewicujący artysta. A chyba takim nie jest i nie ma lewicujących sympatii. Kto to taki? Zobaczcie na chwilę fragment klipu, zobaczycie, jak ten człowiek się nazywa i jaką muzykę wykonuje. Bardzo proszę. Tomek, zapraszam bliżej. Nie zdążyłem przedstawić, więc jeszcze raz powiem. Kiedyś zespół Illusion, potem projekt solowy i cały czas projekt solowy, dzisiaj zespół Acid Drinkers. Chciałem powiedzieć, że uznawany za ikonę hardcora i twardego faceta, a tak naprawdę człowiek o gołębim sercu. Tomek, przepraszam, Sebastian, słyszałeś kiedyś o zespole Illusion, o Tomku Lipnickim? Tomka kojarzę jako wokalisty zespołu, który najbardziej znany był w latach 90. To był mocne uderzenie, prawda? Tomku, czy to było mocne uderzenie? To znaczy, wiesz, zależy jaką kto ma skalę mocy. Znaczy, pewne jest jedno, że łączyło Tomka nazwę zespołu z waszym programem politycznym w jedno hasło. Illusion! Czy dobrze to ująłem? Nie mam pojęcia, jakie hasła pan głosi. Tomek, Sebastian jest przedstawicielem twojego bardziej, bo jestem od was o parę lat starszy, pokolenia w parlamencie. Czy czujesz się reprezentowany przez Sebastiana? Nie czułem się nigdy przez nikogo reprezentowany i prawdopodobnie nigdy tego nie doświadczę. A dlaczego nie uważasz, że taki człowiek jak Sebastian nie może być przedstawicielem młodych ludzi? Tego nie mówię, że nie może być. Ja nie wiem, nie znam człowieka, nie wiem kim jest, jakim jest człowiekiem, co może zrobić i czy chce. Nie mam pojęcia, więc ciężko mi na ten temat. Ale mówisz, że chce. Słuchałeś fragmentów naszej rozmowy? Nie, siedziałem, piwko piłem w kuchni. Typowy polski wyborca, no. Wyrobnik. Sebastian mówi, że chce. Czy ty się w ogóle interesujesz temat polityką? Jest to mi jakby narzucone z góry. Byłoby nienaturalnym nie wiedzieć i zamykać dziury uszowe i nie doświadczać tego na własnej skórze, bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i życie jest takie, jakie jest. Ono też wypływa z tego, co ci ludzie gdzieś tam robią, nie? Nie uważam, żebyśmy mieli zbyt duży wpływ na to, co się dzieje, jako że demokracja jest pewnego rodzaju utopią. I tak jak już to ktoś kiedyś powiedział, nie wierzę w to, że większość ma zawsze rację. Więc trzeba się przystosowywać do tego, jak jest. I na miarę swoich możliwości, czyli bycia człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, funkcjonować i starać się tak kształtować poprzez swoją osobowość rzeczywistość, żeby nie było sytuacji takich, jaka jest w tym kraju, że wszyscy czujemy, że jest kiepsko, że politycy mają swoje sprawy, nie interesują się tym, czego my potrzebujemy, czyli spokoju, bezpieczeństwa i czucia się dobrze w swoim własnym domu. To gdzieś umknęło. Kiedyś stwierdziłem, że teraz są już tylko politycy, nie ma mężów stanu. Tak naprawdę nikomu nie zależy albo nie potrafią tego udowodnić swoimi czynami, Że o coś im chodzi poza własną prywatę. Ale tutaj siedzi polityk. Sebastian, jesteś zawodowym politykiem. Tak. To są szkoły zawodowe dla polityków? Tomek bardzo dobrze powiedział. Pozwolisz, tak, Tomek? Proszę, oczywiście. Tomek, więc... Sebastian, panowie, możecie tak... No... Więc właśnie o to chodzi, no. To, co powiedział Tomek, bardzo mi się podoba. Że nie ma mężów stanu. Nie, wcześniejszy, cały wywód Tomka. Na temat polityki, zainteresowania, często jest tak, że wiesz, ty oceniasz rzeczywistość przez pryzmat tylko
powiedzmy, nie wiem, twojej pracy, określasz to, że politycy są, wiesz, bez uczuć, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje. Ale tutaj siedzi dwóch młodych ludzi, których wyobrażenie o polityce i o Polsce rozmija się z twoim. Nie przeraża cię to? Jesteśmy z Tomkiem bardzo różni. Zobacz, jak wyglądamy. Mamy już zupełnie innego stylistę, fryzjera. Ale mamy 5 paluszków i jedno serce, które co prawda przypadkowo jest po lewej stronie. Wspólne. Pracujemy na tym. I zaryzykuję, że jesteśmy we trójkę Polakami. To jest jakby drugorzędna sprawa dla mnie. Jesteśmy ludźmi. I to jest pierwsza rzecz, która powinna być dobrze, panowie, ja bym... podstawy naszych pięć. Okej, do rozmowy na temat tego, co nas łączy, co nas dzieli, wrócimy za chwilę. Ja chciałbym, żeby muzyka zagościła w tym programie. Wody trochę. Wody, oczywiście, bardzo proszę. Sebastian, wody? Też proszę. Wiesz co, pozwól, że chłopakowi ze SLD-mu zaschło w gardle, to mu naleję. A chłopakowi bez LSD? Bez LSD chłopakowi też. Słuchajcie, zespół, który pojawi się za chwilę, no tak naprawdę ja kojarzę już chyba z 7, a może 10 lat, oni ciągle próbują robić karierę, a ja ciągle próbuję im pomóc i prawdopodobnie i tym razem się nie uda. Pewnie nie znacie tej nazwy, to jest podobno nazwa miejscowości. Tak, to jest na pewno nazwa miejscowości. Ładną muzykę grają, pewnie znowu przepadną, ale jak ja będę prowadził za 15 lat program, to znowu ich zaproszę. I oni znowu będą debiutowali, przyjadą na wózkach, odłączą respiratory i zagrają rock'n'rolla. Nazywają się Lotyń. Bardzo serdecznie powitamy ich. Czy uważasz, że mieszanie w takim kraju jak Polska muzyki i polityki to jest dobry pomysł? Jeżeli ktoś robi to szczerze i ma do tego przekonanie, chce o tym mówić i wychodzi mu to jak najbardziej. Mhm. Jest to forma wypowiedzi taka, nie inna i jeżeli ktoś ma do powiedzenia coś i potrafi to w odpowiedni sposób podać, żeby to zainteresowało ludzi, no to dlaczego nie? A ty masz poglądy polityczne? Jak każdy człowiek. To znaczy? To znaczy, odpierdolcie się ode mnie, chcę żyć spokojnie w swoim bezpiecznym miejscu, gdzie będę mógł spokojnie wykonywać i wychowywać swoje rzeczy, i wykonywać swoją robotę, swoje pasje i tak dalej. Mm-hmm. A w takim razie nie będę się czuł przytłaczany przez aparat państwowości. Uh-huh. A jaki jest twój stosunek, na przykład, jak dzisiaj słyszysz hasło SLD? Leszek Miller. Ja nie rozgraniczam jakby sceny politycznej na lewo, prawo, środek.
Tak samo badam i taki mam stosunek jak po prostu do każdego człowieka. Trzeba poznać człowieka, nie jest istotna frakcja, chociaż czasami ona nadaje nam jakiś kolor. Mhm. Ale ten kolor wbrew pozorom może być bardzo dobry i przynosić wiele dobrego, więc kwestia tylko osoby i tego, a nie innego faceta. Uważam, że jest zbyt mała możliwość poznania tych ludzi, a co za tym idzie, same wybory są tak naprawdę zakolorowywaniem obrazka swoim ulubionym kolorem, a nie tworzeniem tego obrazka. Nie? Mhm. A na przykład Sebastian, czy on byłby w stanie spowodować, byś zaufał jemu jako politykowi, tak szczerze? Nie wiem, musiałbym porozmawiać z nim, powiedzieć musiałby mi, co chciałby zrobić to naprawdę i mnie swoimi czynami, swoją robotą przekonać do tego, to się nie da tak, wiesz. Ale on chciałby... Można kredyt zaufania. Ale on, tak jak tutaj mówił, to po prostu zapachniało Jezusem, samo dobro chce czynić, naprawdę. I dobrze by było, żeby takie idee i mowy przeobrażały się w czyn. Jak jest, to dobrze wiemy. A jak jest? Tak jak jest. Przecież nie inaczej. No tak, bo tutaj jest jak jest. Wszyscy jesteśmy z miasta. Tośmy sobie pogadali o muzyce. No dobrze. Miał być tematem programu? Nie. A czy ty jesteś człowiekiem lewicy? Bo jak się czyta twoje teksty, w których jest bardzo dużo troski o takiego zwykłego, szarego człowieka, to można wysunąć taki wniosek, że ty jesteś instynktownie lewicowy. Ja myślę, że każdy człowiek, dla którego jego dobro nie jest nadrzędnym celem, jest lewicowy. Mhm. Ale to chodzi o taką zwyczajną ludzką troskę o innych. To jest ta lewicowość. Możesz ją nazywać lewicowością, ale to nie jest żaden kurs polityczny, tylko najzwyczajniejszy człowieczy odruch, nie? Mhm. Że nie jesteśmy... Chrześcijański. Też. Czyli oni są chrześcijańską lewicą? Ja nie wiem, nie znam. I myślałem, że chcesz wyjść. Muszę sobie nalać. Pan siada... Za Titusa to miałeś winko, nie? Sam przyniósł. To. Nie, wina w tym programie się tu nie pije. Sebastian, bardzo proszę. Tomek, bo ty jesteś bardzo barwną postacią i dosłownie w przenośni. Zielony i beż, nie więcej. A nie, ale mówię o twoich tatuażach. Granatowe. A mógłbyś pokazać więcej? Nie mam czasu. Chcielibyście zobaczyć tatuaże Tomka? Tak, bardzo proszę. Nie, bo chciałbym o tym rozmawiać. Pewną cechą, którą kocham w sobie, jest to... Skromność, tak wiem, to jak ja. Nie ulegam presji otoczenia. Nie, ale chodzi o to, żebyś... Mogę co najwyżej pokazać moją swoją nową fryzurę. Chociaż, Sebastian, masz jakieś tatuaże? Nie. A co sądzisz o tatuowaniu sobie ciała? Wolny wybór. A ty byś sobie zrobił na przykład, nie wiem, kocham Lecha? Nie zrobiłbym. A co byś sobie zrobił? Nie zrobiłbym. Po prostu nie interesują mnie tatuaże i tyle. No. Jeśli ktoś lubi się tatuować, potrzebuje tego, no to ja nie mam nic przeciwko temu. Ale nigdy ci nie kusiło, żeby napisać, nie wiem, Bożena, nie wiem, Staszek, no cokolwiek, nie wiem, swój PESEL, no... Fundusz wyborczy, czy nie wiem, no adres, bo jak po pijaku to bierzesz, patrzysz tatuaż, mówi Jezu, jak daleko. Cokolwiek. Nie kusiło cię? Nie. Tomasz, a co ciebie skłoniło w takim razie, żeby mieć... pokaż chociaż fragment. No. Nie pokażę, to nie jest... Nie jestem ekshibicjonistą w takich wypadkach. Proszę bardzo przyjść na koncert. Rozumiem. Obejrzeć moje zdjęcia gdzieś, dostać, wyrwać w Playboyu. Co powoduje, że człowiek, bo uwierzcie mi na słowo, Tomek ma odtąd, dotąd się zaczyna i w dół sru leci tatuaż. Bez przesady, acz historia jest bardzo dla mnie istotna, bo jest... dla mnie jest takim łącznikiem generacji, czyli mnie jako bardzo młodego szczyla, który w wieku, nie wiem, 12 czy 11 lat, w lato będąc na wojażach w centrum, w Gdańsku. Widziałem pana na moje oko oczywiście, ówczesny, około 60, starszy człowiek, siwy, bardzo elegancki. W krótkiej koszuli, nie takiej khaki eleganckiej, widać, że chyba jakiś wojskowy były, nie? W krótkich porciętach też i z tatuażem właśnie, jakiś orzeł z jakimś napisem ze wstęgą. I to mnie tak ujęło,
No, miał jednego orła, a ty masz. Ale ja jestem troszeczkę młodszy od niego i mam trochę inne potrzeby niż on. Aha. Chodzi o to, że mnie bardzo to ujęło i stwierdziłem, że no kurde, balans, ekstra, też chcę. I po mniej więcej 9-10 latach udało mi się to zrealizować. O czym taki facet z takim wyglądem jak ty opowiada ludziom? Przychodzą do ciebie słuchacze i mówią, że ci ufają? Nie wiem, dlatego że rzadko miewam tego typu rozmowy. Zazwyczaj są to raczej wyrazy albo akceptacji tego, co robię i utożsamiania się z hasłami, bądź też odrzucania tego, ale na zasadzie wiary, zaufania nie za bardzo mam jakby styczność w pewnego rodzaju sprawach, gdzie byłoby to wymagane, nie? Mhm. To znaczy to, co ja mówię, o czym opowiadam, nie jest na tyle jakby zamurowane, statyczne i na tyle, żebym mógł od kogokolwiek wymagać czegokolwiek. Ja po prostu opowiadam, mówię. Albo mi ufasz, albo mnie bierzesz, albo nie, nie? Sebastian, do ciebie przychodzą ludzie i mówią, że ci ufają? Zdarzają się takie sytuacje? Tylko tak bez ściemy. Bez ściemy, nie przychodzą. To nie jest rzecz w tym, żeby, wiesz, przychodzić i albo żądać właśnie takich deklaracji. Na to jest moment jeden. Ale wiesz co, Jan Rokita mówił, że jest bardzo często zaczepiany w Krakowie, w Warszawie, no że ludzie świetnie, go łapią na ulicy, mówią, ufamy panu, no to wierzymy dobrze, w pana, że pan coś zmieni. To dobrze, że tak jest w jego przypadku, natomiast to nie w tym rzecz jest. Mówię ci, jest jeden taki dzień, raz na 4 lata zazwyczaj w przypadku parlamentu są wybory i to jest ten moment, kiedy ludzie mówią, albo ufamy, albo nie ufamy. Mhm. Chociaż zdarzają się sytuacje takie, że dostaję na przykład podziękowania za jakąś wykonaną pracę dla ludzi. Przykład? Nie, zastanawiam się, czy ten dzień, który nadchodzi, nie będzie Armagedonem dla ciebie. No, martwię się trochę, jesteś sympatyczny. Nie, martw się, nie ma problemu, ja sobie poradzę. Już się boję, tak, już się boję. Rozumiem, zrobisz parking strzeżony na tym swoim gospodarstwie tam wielkim. Pracę potrzebujesz? Nie, ja mam póki co pracę. Mam nadzieję, że to my niedługo będziemy wam dawać pracę. Dobrze. Znaczy wy, znaczy kto? My, uczciwi. Aha, ty jesteś uczciwy. Bywam. A w takim razie powiedz... Słyszałeś, chciał bić brawo. Chciał bić brawo, jak powiedziałem, my uczciwi. Tylko po prostu no tak, nie to wiesz, mnie podchwycił, tak. Bo... A jaka opcja polityczna, jaka opcja polityczna w twoim przypadku jest? Moja? Tak. Żadna. Zero identyfikacji. Zero. Ale to także dzięki wam. Dzięki takim spotkaniom. Bardzo jestem ciekaw, czy odpowiedzieliśmy na jakiekolwiek pytania związane z waszym wizerunkiem, z waszymi postaciami, z waszymi osobowościami, waszą drogą. Czy tylko ludziom zrobiliśmy jeszcze większy burdel w głowie? Bez aluzji do SLD oczywiście. Moi drodzy, moimi gośćmi dzisiaj byli Sebastian Florek, poseł. Wielkie brawa! Ten człowiek, który smutnym głosem mówił o sobie oraz o tym, co lubi albo czego nie lubi, to był to Tomek. To nie był smutny głos. To był głos na puszczy. To było wołanie na puszczy. Zespół Illusion nieistniejący, którego kiedyś byłem fanem, dzisiaj już nie istnieje. Dla publiczności w studiu mamy ciuchy firmy Smith z dużym napisem SLD. Taki żart, nie? Z dużym napisem na plecach, do zobaczenia za 4 lata. Bo najgorszym problemem polskiej polityki, polskiego społeczeństwa jest krótka pamięć niestety. Prawda, Sebastian? No, wybory powinny być co miesiąc. O Jezu. Gdyby wybory były co miesiąc, to prawdopodobnie dzisiaj moim gościem byłby tylko Tomek Lipnicki. Może to by było naturalne? Z tym pytaniem na ustach żegnamy was bardzo serdecznie w bardzo refleksyjnym, niedzielnym wieczornym nastroju. Dziękuję, do zobaczenia! Przepraszam panowie, jak zawodowy polityk. A wy tam się pudrujecie w parlamencie, czy nie? Rzadko. Naprawdę? Skibl.
Tomek! Proszę cię, to dzisiaj parlamentarna dyskusja. Dlatego przecież nie na oczach wszystkich. Aleksa, musi tak masz to nie błyszczy się usina, nie? Są sytuacje rzeczywiście, a to w programach raczej. Ale macie własny puder, czy nie? Nie, nie.